Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ariovid i w tym poradniku chciałbym pokazać wam, jak dodać bota do waszego serwera. Tak więc zaczynajmy. Ważne jest, abyś był albo moderatorem, albo adminem, bo tylko te osoby mogą dodać bota do waszego serwera. A więc zanim jeszcze zaczniemy, to możecie zostawić łapkę w górę za pomoc, subskrypcję, żeby śledzić moje nowe filmiki, poradniki, napisać komentarz. Także możecie. Lecimy. Tak więc, aby dodać bota do serwera, wchodzicie sobie na stronkę top.gg. Linka do niej macie także w opisie. I tutaj możecie odkrywać miliony botów do Discorda oraz serwer. Macie tutaj także dwie opcje, jak widzicie. Dobra, klikamy sobie Discord bot. I mamy także to, jak widzicie, polecane. Polecane jakieś tutaj właśnie. Chcę wybrać któryś z tych. Ja wybiorę przykładowy MyII6. Klikamy na niego. Jak widzicie, mamy to, jak widzicie, opcja dodania do Discorda. Klikamy na to. Co dalej? Musimy się zalogować. Dobra. Zaloguję się. Moment. OK, zrobiłem to. I teraz tak. Tutaj coś, ta aplikacja. Chcę dostęp, akces, tak. OK, żeby mieć tego bota, klikamy sobie właśnie teraz autoryzuj. O, i teraz dobrze. Przejdźmy do jakiego serwera chcemy dodać naszego bota. Ja wezmę ten z muchą. Klikamy sobie setup. Teraz tak, dodaję do serwera. Jeszcze raz upewniamy się. I dzięki temu deweloper aplikacji Mi6 może utworzyć polecenia na serwerze. Ok, teraz mamy uprawnienia związane z tym botem. Co on może robić? Zmieniając uprawnienia: administrator, zarządzanie rolami, zarządzanie kanałami, wyrzucanie członków, banowanie członków, tworzenie zaproszenia. Dobra, macie tego mnóstwo, macie sobie wybrać jakieś tylko określone. Ja wezmę jakieś losowe. No dobrze, coś takiego. Klikamy teraz autoryzuj. Zewnętrzna aplikacja. OK. Jesteś członkiem i jesteśmy przenoszeni do ustawień ogólnych. Tutaj możecie zmienić sobie tutaj ustawienia tego bota dodatkowo. Rola. Language, angielski, random, normalny, typowy. Możecie też sobie zobaczyć i jak wejdziecie teraz na swój serwer, pokażę wam tu. Tak jak widzicie, mam bota na swoim serwerze. Mi6 jest zainstalowany. I tak to wygląda. Więc to wszystko w tym filmiku. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Zapraszam do subskrypcji kanału, komentarza, udostępnienia innym i napiszcie, jakie chcecie poradniki. To wszystko. Cześć, papa. Na razie.